Związki Polski są dość niejasne i wyłaniamy się z historii niczym Afrodyta z morskiej piany. Wielu nie podoba się ten niepewny obraz i starają się nas mocniej osadzić w szerokim nurcie historii powszechnej. Pierwszym śmiałkiem, któremu przyświecała ta idea, był mistrz Vincenty, zwany później Kadłubkiem, który w swojej kronice polskiej stara się udowodnić, że nie tylko Polska miała swój aktywny udział w historii starożytnej, ale nasza historia starożytna jest w czołówce historii światowej. I Kadłubek stara się zadać kłam tym wszystkim wątpiącym kontrrewolucjonistom, którzy starają się zbyć naszą historię starożytną milczeniem. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Będzie się działo. O ile Gal Anonim, którego dzieło analizowałem tutaj, oszczędnie gospodarował prawdą, o tyle Wincenty Kadłubek jest naszym narodowym propagandzistą, twórcą narodowych bajek oraz moim zdaniem pierwszym znanym konsumentem dopalaczy. O samym Kadłubku niewiele wiemy pewnego. Podobno pochodził z rodziny Kietliczów czy Lubiczów, Odbiło Cię. ale nie załapał się do klanu. Został świętym w paskudnym do Polski XVIII wieku i dowodem w sprawie jego kanalizacji była legenda o Stanisławie Kostce, która jest częścią właśnie kroniki polskiej, i to świadczy tylko o upadku tejże procedury. Podobno Wincenty Kadłubek studiował w Paryżu, może w Bolonii. Różne były teorie, ale według najnowszych badań nie opuszczał ówczesnego stwarzędza, czyli Krakowa. Wincenty Kadłubek jest pomieszaniem pani Basi i Władysława Łysiaka. On nawet śnił cytatami, ale bez przypisów był prekursorem ruchu We Too, czyli my też chcemy być w czołówce historii światowej. Wymyślimy może coś bzdurnego, ale będziemy to powtarzać tak często, że w końcu chwyci. Co takiego pisał, więc ten nasz kadłubek? Rzymianie bali się nas jak ognia. Mało tego. Podkradali nasze pomysły, naszą technologię, po to, żeby zdobyć przewagę cywilizacyjną, z której później tak zasłynęli. Jako przykład podam tutaj akurat podkradnięcie jednego człowieka, nieznanego z nazwiska, inżyniera Romka, który Zmienił perspektywę Rzymian i stworzył im sieć dróg, którą, która do dzisiaj znana jest pod nazwą właśnie nieprzypadkowo Via Romana. Wcześniej e, mieli już problemy od, od zarania własnych dziejów. Już przy założeniu miasta e, Romulus i Remus, właśnie Remus zabił brata z powodu tego, że ten przekroczył linię. Nie był w stanie trzymać się jednej linii. Później mieli też problemy z legionistami, którzy nie potrafili... Trzymać się jednej trajektorii, jednej linii, i dopiero właśnie ta rewolucyjna idea dwóch linii wyznaczających kierunek drogi, pozwoliła Rzymianom na tak daleko idącą ekspansję. Mało tego, mało ludzi wie i rozumie, skąd Rzymianie mieli takie zasoby żołnierzy, tych, tych właśnie legionistów. To jest oczywiste, że to są to, to wszyscy ludzie, to były nieudane transfery legii Warszawa. Ale nasza historia, według Kadłubka, sięga znacznie, znacznie dalej. Wanda, piękna księżniczka z Krakowa, była na wymianie w Grecji i tam jest, była ponoć znana pod imieniem pięknej Heleny. Opowiadała, po powrocie opowiadała niestworzone rzeczy o swoich przygodach, ale wiecie, każdy tworzy mit swojego Erasmusa. Kadłubek wspomina o tym, że nasi przodkowie podbili wszystkie ludy z tej strony morza mieszkające, ale nie doprecyzowuje dokładnie, o które morze mu chodzi. Może Bałtyk, może, może Śródziemne, a może fikcja. Kadłubek jest średniowiecznym Sienkiewiczem. Sienkiewicz pocieszał strapione serca rodaków, którzy tęsknili za niepodległym krajem gromiącym Turczyna czy Szweda, a kadłubek stworzył mit największej potęgi militarnej wśród analfabetów. Mit, który obecny jest również dzisiaj, również dzisiaj święci Triumfy pod nazwą wielkiej lechi. Był to ogromny, militarny twór, znajdujący się na ziemiach obecnie polskich, który nie pozostawił po sobie żadnych świadectw pisemnych ani archeologicznych. Kadłubek jest ciekawszy w tych momentach, kiedy widzimy. Dokładnie jego perspektywę. Jak bardzo on ją zawęża i jak wiele rzeczy zostawia na uboczu. Dla niego perspektywa patrzenia na, na potęgę, na, na potęgę państwa, jest bardzo, jakbym powiedział, dziecinnie naiwna. On podpina się tylko pod sukcesy militarne. Pomija zupełnie te aspekty, które, które jakby nie, nie pasują do, do, do jego perspektywy. On nie mówi na przykład, nie tworzy mitu, że powiedzmy, Homer był Polakiem. Albo że to Polak spisał prawa rzymskie. Nie. Dla niego te wszystkie aspekty dotyczące, nie wiem, właśnie inżynierii, e, prawodawstwa, e, handlu mm, to, wszystko, to wszystko było nieważne. Ten żart z inżynierem Romana, Romanem jest oczywiście żartem mojego autorstwa, ale ja celowo, właśnie w ten sposób chciałem nakreślić jego braki w jego, w jego perspektywie. Trochę jak w latach 80. Kiedy naiwnie wierzono, że jak tylko przyjdzie wolność, to wszyscy będziemy się rozbijać w nowiutkich golfach na trzypasmowych autostradach i popijać sobie chłodną Coca-Colę. I właśnie kadłubek jest ciekawy w takich momentach, kiedy projektuje niektóre wyobrażenia, tylko że one wiadomo, rzutuje w przeszłość. I tak jak wspominałem, kadłubek milczy o takich aspektach jak handel, o nauce, o, o edukacji, i Wielka Lechia wyłania się z historycznej dupy. I od niechcenia gromi wielkie imperia, mówi: potrzymaj mi piwo i je but". nie ma Aleksandra Wielkiego. Pierwsze trzy księgi zbudowane są z dialogów między leciwymi biskupami, bo według kadłubka mądrość przychodzi wraz z wiekiem, z doświadczeniem, a niekoniecznie wraz z nauką. Wprost wyznaje, że u starców jest mądrość, a w długim wieku roztropność, tylko zapomniał dodać jeszcze, że w piwie siła, w winie mądrość, a w wódce Odwaga. Pewien ksiądz bez z Krakowa argumentuje, że nie możemy ignorować Kadłubka, ponieważ ten był prekursorem autonomii kościoła spod władzy świeckiej i tutaj dał wytrych również szlachcie, która podążyła tym samym tropem i za to winniśmy mu wdzięczność. Ja zgadzam się z, z tą argumentacją do ostatniego punktu, ponieważ ja nie jestem mu za to wdzięczny, ponieważ później nie sposób było rządzić krajem, w którym 10% społeczeństwa właściwie było poza czy ponad, ponad prawem. Ale tu może już idziemy troszeczkę za daleko. Kadłubek stworzył obraz Polaka, który ok, może i jest biedny, ale i tak będzie się nosić. W taki, spo, w taki oto sposób odpowiadają mieszkańcy Grodu Kraka wielkiemu Aleksandrowi. Wiedz zaś, że Polaków ocenia się podług dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogactw. Czyli. Może i biedni, ale dumni. Co jeszcze słyszy Aleksander? Nie wątpię jednak, że prawdziwie obfitują oni w skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkiem zniszczyć twoją chciwość razem z tobą. Czyli tak, starzy wysforowali się naprzód, dali przytyczka w nos Aleksandrowi, robią w, e, krok w tył, Chowają się za plecy młodych i mówią: No dobra, to się zaczęło, to się porobiło, to, to, to idziecie za ojczyznę. Cak, cak, cak. Kronika Kadłubka przetłumaczona na dzisiejsze realia to, jak już wspominałem, krzyżówka z jednej strony wyobraźni pani Basi, z drugiej strony ym, swobodne korzystanie ze źródeł i cytatów, bez podawania źródeł w stylu Waldemara Łysiaka i Okej, okay, jeśli chodzi o kadłubka, to miał na pewno ogromny rozmach. To, tego nie można mu odmówić. Te opowieści, te, te bajki kadłubkowe spełniały oczywiście swoją rolę w ówczesnej Polsce i nawet nie tylko w średniowiecznej Polsce, bo popularność kroniki kadłubka datuje się również poza, poza okres średniowiecza, ale. Pamiętajmy o jednym, że jest to pewnego rodzaju proteza mająca chronić świadomość ówczesnych Polaków przez, przed tak zwanym, jakbym to powiedział, arewizmem historycznym, bo Polska pojawia się na salonach jak Wokulski na salonach arystokracji warszawskiej. Przy czym Wokulski miał hajs, a w Polsce jednak tego hajsu brakuje. Jakie jeszcze osobliwości występują w kronice kadłubka? O czym jeszcze warto opowiedzieć? Kolejny przykład to opowieść o Bolesławie Szczodrym, który przedstawiony jest jako mm, dobry władca, który dzieli ogromną pryzmę złota pochodzącą z podatków. Dzieli, ten proces odbywa się na oczach biednej gawiedzi i tutaj ten władca przedstawiony jest jako... Można powiedzieć trochę jak taki bandyta, może w najlepszym razie Janosik, który i ten cały proces podatkowy wygląda w ten sposób, że OK, jakby zbiera te pieniądze po to, żeby za chwilę, Porozdzielać swoim pociotkom, i cały proces jeszcze odbywa się oczywiście na oczach gawiedzi. No i do czego dochodzi? Jeden z biednych, tam mnichów, u gala, a u kadłubka to był chyba ktoś inny, westchnął z rozrzewnienia, z żalu, że no przecież kurczę, ja jestem taki biedny, a, a, a tam tyle te, te, tego bogactwa leży. Bolesław usłyszał o tym, usłyszał westchnienie i stwierdził, ok., to weź, ile, weź tego złota tyle, ile tutaj uniesiesz w tym płaszczu. Zasypali, chłop zginął i, i po sprawie i Szczodry mógł to złoto wziąć z powrotem, bo taki był Szczodry. Ale nieważne, to jest jakby w całej warstwie fabularnej tak wygląda ta opowieść, ale skupmy się teraz na czymś głęb na głębszym przesłaniu tej opowieści, bo wiadomo, że proces podatkowy tak nie wygląda, bo po pierwsze... Nie ma czegoś takiego jak zebranie jednego boga całego bogactwa z danego roku w jednym miejscu na jedną pryzmę, bo w zasadzie te pieniądze za chwilę się rozchodziły, bo król miał na utrzymaniu zamki, grody, kasztelanów, kochanki, kochanków, kogokolwiek tam, rodzinę. Także nie było takiej możliwości, żeby po prostu to całe bogactwo zgromadzić gdzieś w jednym miejscu i potem sobie, sobie dzielić. Chyba, że to byli jacyś, jacyś, nie wiem, wierzyciele, którzy przychodzili po część, część tego bogactwa, ale ten proces na pewno nie odbywałby się na oczach całej, całej gawiedzi. Przecież to, to, to byłoby w ogóle bez sensu. Druga jeszcze rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to kadłubek tutaj jest czy prze przedstawia ten proces, tak, jak sobie mniej rozgarnięci ludzie przedstawiają tych złych przedsiębiorców, którzy nocami przesypują sobie bogactwo z jednego garnka do drugiego, a nam nie chcą dać nic a nic. Jeszcze jeden punkt, który, który chciałbym tutaj podkreślić, to wspomniana już wcześniej popularność kadłubka, która wśród szlachty był kadłubek bardzo poczytnym autorem. I oni mieli właśnie ten obraz króla pławiącego się w złocie i stąd, między innymi, oczywiście ta niechęć szlachty do uiszczania podatków, by nie rozpasać swojego króla w tym, w, tym, w tym bogactwie. Innym razem wyścig konny miał decydować o przyznaniu korony w Grodzie Kraka czy w Polsce, nieważne. I zdecydowano jednego dnia, że następnego dnia się ścigają. W nocy jeden ze, ze śmiałków stwierdził, że ok. Wysypie całą trasę żelaznymi kolcami zamaskowanymi, ale zostawi sobie jedną ścieżkę, ścieżkę żeby, żeby siebie uratować, ale w międzyczasie ktoś inny zorientował się i tę ścieżkę też mu zasypał, a sam przyszedł, uwaga, w, z koniem, w którym miał żelazne buty. I teraz zastanówmy się tak, w jaki sposób jednej nocy ktoś mógł przygotować tyle żelaznych kolców zamaskowanych. Druga rzecz, te żelazne buty końskie. No, koń ok, mógłby, ale się uśmiać. Lestek III podbił partów, a ich królowi wlał w gardło złoto. Był tak potężny, że Juliusz Cezar obawiał się i zależało Cezarowi na tym, żeby Lestek III był jego sojusznikiem i dał mu za żonę jego siostrę, siostrę Cezara Julię. Od jej imienia właśnie wzięło swoje nazw swoją nazwę wzięły dwa miasta, jednym z nich był Lublin, potem pojawiła się jakaś nałożnica, która e, zdeklasowała Julię i, i Julii już nie było, a nałożnica wymogła na, na lestku zmianę nazw tych dwóch miejscowości i czujemy się, zaczynamy się czuć trochę, ok, jak w domu, bo pojawia się tutaj coś nam znanego, czyli mm, zmiany nazw miejscowości, może nazwy ulic, ale uwaga, jedziemy dalej, bo zaraz pojawia się syn Pompiliusz z tego związku lestka z Julią. Pompiliusz to był ojciec, uwaga, popiela, który uciekał w kruszwicy na 14 wieczną wieżę. Ta rozpiętość może nam rozwalić banie. Kadłubek manipuluje naszą historię niczym fryzjer całą ekstraklasą. Legenda o Popielu ma przynajmniej pewnego, pewne sensowne podłoże psychologiczne, no bo ona pokazuje: że okay, popiel był zagrożony przez rodzinę i tak samo jak wówczas w czasach kadłubka rodzina była zagrożeniem, bo Polska była rozbita na, na dzielnicę i rodziny walczyły na, na śmierć, śmierć i życie. No i mieliśmy coś takiego jak polską Greotron. Na innym z kolei przykładzie pokażę, w jaki sposób kadłubek cenzuruje Gala Anonima. Tutaj wrócimy do opowieści o mnichu z Cluny, który wraca do Polski, by, by objąć tron, no ale był związany przysięgą. Tutaj papież musiał interweniować za drobną co łaska odwołał, odwołał mu tę przysięgę. No i odnowiciel wraca do Polski na 500 tarczach germańskich wojów. Liczba Rusinów była prawdopodobnie podobna. No, i dzięki tej zewnętrznej interwencji osadzono figuranta, figuranta na, na, na polskim, na krakowskim tronie. No ale, jakby to historycznie nie do końca, nie do końca jest to dobra, dobra opowieść marketingowa do sprzedania. Więc jak wychodzi z tej opresji kadłubek? A więc w ten sposób. Był zaś zebrany oddział krzepkich mężów. Szast, szast prast i sprawa załatwiona. Po prostu mistrz. Mistrz Kadłubek. Brykner mówi o Kronice kadłubka to czczagadanina zamiast treści. Cała pierwsza księga z mniemanymi podaniami krakowskimi jest tylko nadużyciem naszej cierpliwości. Sumienie literata średniowiecznego bywało bardzo przestronne. Podawał on za prawdę sny własne. Kadłubek podaje treść w sposób bardzo wyrafinowany. On wzorował się pono na Timajosie Platona i kadłubek chce być niejako mediatorem odwiecznych prawd na temat Polski. On przysłuchuje się dialogom biskupów Jana i Mateusza, którzy z kolei odwołują się do wiedzy pewnego starca. A kadłubek jest niejako tylko notariuszem tej duchowej orgii. Jest to bardzo misterna konstrukcja i przywodzi mi na myśl. Marcin powiedział, że jego siostra powiedziała, że z tą całą elitą to się mogą wypchać. Z jaką elitą? No, z tym nowym rodzajem ludzi, które mamy od nowa wychodować, znaczy się w szkołach. Dłubek zasypuje nas cytatami ze starożytnych źródeł. Właściwie robi to jako komentarz do każdego wydarzenia, o którym, o którym opowiada, i on gdzieś w głębi duszy pewnie wierzył, że w ten sposób niejako uprawdopodobnia swoją opowieść na temat historii Polski. I czasami dochodzi do pewnego rodzaju absurdów, które, które jakby z jego punktu widzenia nie powinny mieć miejsca. Bo kiedy opowiada o boskiej interwencji w trakcie wyprawy Bolesława, Bolesława Krzywoustego, jako dowód prawdopodobieństwa przytacza opowieść o galach, którzy atakowali świątynię, świątynię na Parnasie. Oddajmy mu głos. Wnet kawał góry, oderwany z trzęsieniem, e, trzęsieniem, przywalił wojsko galów, a najbardziej zwarte szyki, szybki bojowe od poniesionych ran dosproszyły się. Zrywa się burza, która gradem dobija rannych. Kadłubek tutaj staje się relatywistą religijnym i zrównuje niejako moc chrześcijańskiego boga z mocą bogów e, olimpijskich. Chyba nie do końca o to mu chodziło. Czy w związku z powyższym powinniśmy wyrzucić kronikę kadłubka gdzieś na śmietnik? Nie. Kronika jest świetnym dokumentem obrazującym nam psychikę człowieka średniowiecznego, a jej późniejsza właśnie popularność pokazuje jak duże było zapotrzebowanie na tego typu pisarstwo. Kadłubek jest ze swoją kroniką jest częścią naszego duchowego dziedzictwa i osadzony w szerszym kontekście pokazuje nam ambicje ówczesnego państwa polskiego. A czy Lektura kroniki może być przyjemnością. Mam swoje zdanie? Polecam sprawdźcie sami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie proszę kciuk w górę, nawet jeżeli Wam się nie podobał. Zasubskrybujcie ten kanał, nawet jeżeli nie chcecie oglądać kolejnych odcinków. Cześć, dzięki.